Okej, wiem, że pracujecie fajnie, ale kiedy napiszecie test? Dzisiaj się pouczymy i jutro go napiszemy, proszę pana. Tak, spotkamy się dzisiaj u mnie i zrobimy test. No nie wiem, czy napiszecie test, będąc na randce w pizzerii. Nauczycielu Mike, obiecujemy. Napiszemy test, tak, Ice? Tak. Ale jutro ma być gotowy. Nauczycielu Mike, przeczytaj to, proszę, to od mojej mamy mam wrócić do domu. Blondie, kiedy nauczyciel mówi, nie wolno rozpraszać jego uwagi. To nieetyczne. Ale nauczycielu Mike, to od mojej mamy i to bardzo ważne. Przeczytaj to, proszę. Ważne to jest, żebyś poprawiła swoje oceny. Tak, nauczycielu Mike. Cześć wszystkim. Jesteście gotowi, żeby poznać imię oszusta? Imię oszusta jest w białej kopercie. Coś czuję, że nie będziemy już buntowniczkami. Jana, wszystko będzie dobrze, przecież obiecałam. Wow, buntowniczki poznały nazwisko oszusta. Ciekawe, kto to? Niedobrze mi otworzycie okno. Dimo, co się stało? Dimo, co jest? To jest naprawdę gorąco, otworzycie to okno? Diana, jaki zwycięski głos. Jaki znowu oszust. Jesteście nastolatkami, może przestańcie bawić się w te dziecinady. Dziewczyny, chyba nauczyciel Mike czegoś tutaj nie rozumie. Aha! Nauczycielu Mike, lepiej żebyś nie dawał mi rad, ale powiedz swojemu siostrzeńcowi, żeby przestał za mną biegać. Nie podoba mi się to. Co? Jego siostrzeniec podrywa Dianę? Dima, nie mów, tylko oddychaj. Dima, wyglądasz tak, jakbyś zaraz miał zemdleć. Coś jest nie tak z Dimą, ale nie wiem co. Słyszałeś, że siostrzeniec nauczyciela Mike'a flirtuje z Dianą? No ale czemu z Dianą? Dziewczyny, jak to czemu? Jest najlepsza w szkole. To dlatego. Tak, tak, nauczycielu Mike. Co, jesteś w szoku? Twój siostrzeniec nie marnuje czasu. Flirtuje ze mną, biega za mną, a nawet zostawia mi prezenty. Myślałem, że jest nieśmiały. Ja też tak myślałam. Diana, wiem, że jesteś przyzwyczajona do męskiej uwagi, ale mój siostrzeniec nawet nie spojrzy na kogoś takiego jak ty. Co on powiedział? Chyba nauczyciel Mike uważa, że jego siostrzeniec jest doskonały. Co w tym śmiesznego? Zróbcie nam kakao. I to szybko. Naprawdę pomogłaś buntowniczkom znaleźć oszusta? Dlaczego? Tak, zrobiłam to, ale nie za darmo. Przysługa za przysługę. Opłaci mi się to. Laila, ale jaka przysługa? Po co się wdajesz w takie interesy z buntowniczkami? Gdzie stój! I jeszcze jedno, Ryan. Zrywam dzisiaj z tobą. Przepraszam, ale zrozumiałam, że nie jesteś w moim typie. I w końcu wraca do mnie moja przyjaciółka. Wykorzystałaś mnie, a teraz mnie zostawisz? Ryan, nikt cię nie wykorzystał. Trudno jest być z tobą. Przyjaciele mieli rację, lepiej się nie spotykać z Lailą. Chłopaki, pośpieszcie się, musimy się przygotować do turnieju. Chłopaki. Romeo? Nie wiem, od czego zacząć, ale mam ważną sprawę. Widzę, że masz notatnik. Jak to chodzi o naukę, to nie pomożemy. No dobra, w czym możemy pomóc? Powiesz nam, o co chodzi? Chcę napisać list miłosny, pomożecie? List miłosny? A do kogo? Do mojej sąsiadki, lubię ją, ale nie wiem, co napisać. Ja nie jestem w tym dobry, to na pewno nie sprawa do mnie. Tylko Smajlik może ci pomóc, naprawdę, tylko Smajlik. No dobra, jak ma na imię? Dasza. Dasza? Dobra, usiądź, Romeo, i piszemy. Ale musi ci napisać tak, żeby od razu się zakochała. Co, nie zwraca na ciebie uwagi? No to szanse nie są za duże. Dobra, napiszemy taki list, że sprawi, że będzie za tobą biegała, Romeo. Dzięki, Smaj, jesteś naprawdę fajny. Dasza, choć ty nie zwracasz na mnie uwagi... Romeo, wysyłałeś jej jakieś prezenty? Tak, próbowałem, ale nie chciała ich przyjąć. Mówiła, że nikogo nie potrzebuje. No nie jest za dobrze. No dobra, mimo że nie zwracasz na mnie uwagi i nie przyjmujesz moich prezentów... Smajlik, napisz i dam ci kwiaty. Timur, jakie kwiaty? Zignoruj go, Romeo, może w ogóle znajdź inną dziewczynę. Nie, chłopaki, kocham Daszę, jest naprawdę fajna. Słyszeliście, kocha Daszę. Dobra, napiszmy do niej list.
Musimy się postarać i wymyślić coś dobrego. O, hejka koszykarze, widzę, że zakumplowaliście się z siostrzeńcem nauczyciela. Hej, maskotko. Pomogę mi napisać list miłosny. No dobrze, Daszo. Zapraszam cię do restauracji i kupię ci prezent, wielki bukiet i do zobaczenia jutro. O co chodzi, maskotko? Nic, nic, widzę, że jesteśmy jeszcze w listach miłosnych, więc mam wiadomość. Mam newsa. Newsa? To co tak siadasz, opowiadaj. Nie boisz się, że buntowniczki cię będą ścigać, że do nas przyszedłeś? Nie, bo one są w dobrym nastroju, nie wiecie? Jak mają dobry humor, to muszę iść do Diany dać jej list. A co ma do tego humor Diany? Co, znalazł oszusta? Kim on jest? Tak, podobno go znaleźli i poznamy imię po zajęciach. Diana powie wszystko całej szkole. Po lekcjach poznamy imię? Ciekawe, kogo ono nazwie oszustem. Dobra, Smalik, dzięki za pomoc. Idę. A co wy tacy przerażeni? To przecież nie my. Dobra, Romeo, powodzenia. Tylko nie zapomnij o prezencie i bukiecie. Tak, Romeo, to bardzo ważne. Dobra, chłopaki, wracajmy do treningu. Do zobaczenia po szkole, chłopaki. Dowiemy się, kto jest oszustem. Dzięki, chłopaki. O niech, to bolą mnie plecy po treningu. Nad nie marudź, nie wiesz, jak się czuję. Nie mogę chodzić. Dziewczyny, przestańcie marudzić, nie jestem dziś w nastroju. To wszystko jest do bani. Diana, ja założę tą koszulkę, będzie mi bardziej pasować. Kitty, powiedziałam ci, ubierz co chcesz, dam ci każde ubranie. Dziewczyny, nawet nie wiecie, jaki niesamowity jest dzisiaj dzień. Cieszę się, że w końcu poznamy nazwisko oszusta. Naprawdę długo na to czekałam. Wszystko się w końcu wyjaśni. Tak, Diana, nareszcie. Diana, a może nie czekajmy? Może teraz otwórzmy kopertę i sprawdźmy, kto to? Tak, otworzymy ją, a potem zamkniemy z powrotem. A po lekcjach wszystkim pokażemy. Słuchaj, Diana, ja się z tym zgadzam, bo sama nie mogę się doczekać. Dziewczyny, nie. Sądzicie, że ja nie jestem podekscytowana? Jestem, ale zachowam to dla siebie. Po lekcjach mogę wskazać, kto jest oszustem. Musimy wytrzymać. Diana, przez tego oszusta znowu będę szczurem. Lepiej by było, gdyby nigdy się nie ujawnił. A teraz wracam do szczurów. Ja naprawdę nie chciałam tam wrócić. A teraz będzie jak kiedyś. Tak, Diana, życie szczura powraca. Dziewczyny, wyluzujcie. Na twoim miejscu, Jana, nie martwiłabym się zbytnio. No, Jana, byłaś buntowniczką, a teraz wracasz do szczurów. Nie będziesz sama. Dzięki za wsparcie, Kitty. Dziewczyny, nie pogarszajcie sytuacji. Dzisiaj jest dzień X. Dokąd idziemy? Do klasy. Romeo, tutaj jesteś. Wszędzie cię szukałem. O, cześć, wujku Mike. Tak, postanowiłem cię odwiedzić. Moje lekcje się skończyły wcześniej. Dobrze, że przyszedłeś, bo musimy porozmawiać o czymś ważnym. Wujku, co się stało? Jeszcze nic się nie stało, ale musisz mi zaufać. Oczywiście, wujku. Dobra, posłuchaj mnie. Diana nie jest dla ciebie. Naprawdę nie jest dla ciebie. Ale dlaczego, wujku? Po prostu mi zaufaj, że nie jest. Jest cheerleaderką, buntowniczką i byłym chłopakiem jest koszykarz Smile. Po prostu mi uwierz, że ona nie jest dla ciebie. Złamie ci serce. Ale czemu? Nie zrobi tego. Napisaj mi list miłosny. Romeo, zmień imię i daj ten list innej dziewczynie. Diana nie jest dla ciebie. Ale jakiej innej dziewczynie? Ja naprawdę lubię Dianę. Posłuchaj, mamy Gigi, Julie, naprawdę miłe dziewczyny. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy biegają za tymi buntowniczkami. Nie rozumiem, czemu każesz mi chodzić za Gigi albo Julie, one mają chłopaków. Dobra, Romeo, ja ci dałem moją radę, a teraz będę miał zajęcia. Dziękuję, wujku. Nie rozumiem, dlaczego wszystko, co się dzieje w tej szkole, to ciągle cheerleaderki, buntowniczki, cheerleaderki, buntowniczki. No i czasem jeszcze koszykarze. Jak długo będziemy stać przy drzwiach? Nie lubię ochraniać toalety. Karina, mój przyjaciel poprosił, żeby nikt nie podsłuchiwał i tego pilnuje. Stoję, jak chcesz, to możesz iść. No dobra. Dima, co z tobą? Uspokój się, zdenerwowałam cię? Sałata, to nie ty. Dima, nie rozumiem, o co się martwisz. Możesz mi powiedzieć wszystko, nikomu nie powiem. Nic ci nie powiem, Sałata. I tak naprawdę myślę, że odejdę z tej szkoły. Dima, jak to opuścisz szkołę? Chcesz dzisiaj skończyć wcześniej? Nie, Sałata, powiem mamie, że chcę zmienić szkołę. Tu tylko buntowniczki czy liderki. Dima, a co ze mną? Czy ja też muszę zmienić szkołę? Rób co chcesz, Sałata, ale ja nie mam nic do roboty w tej szkole. Dima, co się stało? Wszystko było w porządku. Masz fajną dziewczynę? Ja
jesteś futbolistą? Co jest nie tak? Ja nic z tego nie rozumiem. Jest źle, bardzo źle. Po prostu dzisiaj jest bardzo zły dzień. Dima, będę płakać. Nie odchodź, nie odchodź. Dima, proszę, nie odchodź! Okej, teraz Diana przeczyta list miłosny i zrozumie, że jestem najlepszym chłopakiem. No szybko, szybko, dzwonił dzwonek, a wy dopiero wchodzicie. Nie patrzcie tutaj, Romeo się zakochał i robi takie głupoty jak Diana. Wy. Nat, kto mnie woła? Timur. Timur, czego chcesz? Kiedy nam powiesz, kto jest oszustem, chcemy wiedzieć. Tak, to bardzo ekscytujące. Tak bym chciała wiedzieć, kto zrobił tyle złego buntowniczkom. Dzisiaj wszystkiego się dowiecie. Laila, co z naszym związkiem? Nauczycielu Mike, potrzebuje minuty. Diana, mamy lekcję. Nauczycielu Mike, to zajmie minutę. Dobra, Diana. Słuchajcie, mamy ciężki program, będzie dużo testów pod koniec roku. Testy, testy, testy. Dzięki, nauczycielu Mike. No to tak, słuchajcie wszyscy. W tej kopercie jest nazwisko oszusta. Otwieraj, otwieraj! Dima, myślę, że Diana nie zaczeka do końca lekcji, teraz otworzy. Czemu nie wyszedłem? Diana, naprawdę, pośpiesz się. Jedna sekunda, nauczycielu Mike. No to tak, po tych lekcjach zapraszam was wszystkich do kawiarni i dzisiaj dowiemy się, kto jest tym oszustem. Dziękuję, nauczycielu Mike, widzisz, zajęło to mniej niż minutę. Dzisiaj będzie mój dzień. Dobra, otwieramy zeszyty i piszemy. I żadnych wymówek, zepsuty długopis to też nie wymówka. Diana poprosiła mnie, żebym przekazała, że po zajęciach w kawiarni ogłosi imię oszusta. Na co zielona, w końcu dowiemy się, jak się nazywa. Karina, wszystko mi jedno, Dima powiedział, że zmienia szkołę. Jak to? No tak to, nie wiem, co mam robić, iść za nim czy co? Prowasty, słyszałeś? Tak, jestem ciekaw, czy to dziewczyna, czy chłopak. Chłopak, to chłopak. A może on się ukryje? Buntowniczki będą na was czekać, nawet na oszusta, jeżeli tutaj jest. Nie rozumiem, oszust jest w naszej klasie? Jeśli tak, to tylko ty, ja albo Browiasty. Browiasty! Chłopaki, ciekawe, kto jest oszustem. Patrz, patrz, idą. Tak, Diana zaraz otworzy kopertę i powie, kto jest oszustem. Ciekawe, kto to jest. A mnie bardziej interesują wszystkie te napiwki, które wpadną po imprezie. No i co? Widzę, że wszyscy tutaj są. Chcecie poznać imię oszusta? Ciekawe, co teraz sobie oszust myśli. A może ma nadzieję, że się pomyliłyśmy i że będzie tutaj inne imię? Nie, pomyłki nie będzie. Prawda, Laila? Dziewczyny, to 100% prawda. Dobra, twój czas się skończył, oszuście. Od głosu Laili robi mi się niedobrze. Dobra, buntowniczki, wszyscy czekają na imię. Kto ma rozmiar buta 42? Przestań mnie głaskać, to mnie denerwuje. Dima! No to co, zaczynamy? Diana, szybciej, jesteśmy ciekawi. Diana, wiem, że jesteś w szoku. Czytaj! Dziewczyny, kto to? Oszust to... Dima, futbolista. Widzisz, widzisz? Nie sądziłem, że to on. Dima, to prawda? Tego się nie spodziewałam. Dima, to zemsta za mnie, prawda? Co, futbolista, pogadamy sobie? Narobiłeś naszym dziewczynom sporo problemu. To była zła decyzja, żebyś został oszustem. Słyszałyście to, Dima? Jestem w szoku. Może to kłamstwo. A raczej nie. Diana? No co, Dima, chcesz coś powiedzieć? Dima nie będzie nic mówił. Nie, Sołata, powiem. To przez to, że bezgranicznie cię kocham. Dima! Dima, straciłeś rozum? Co? Nie, no nie zniosę tego, chłopaki. Smajlik, uspokój się, Dianie się to nie spodoba. On chyba kłamie. Dima, co? Jaka miłość? Przecież między nami wszystko już dawno skończone. Zerwałeś ze Smajlikiem i to była moja szansa, nie mogłem jej stracić. Dima, nadal się kochasz w Dianie? A co ze mną? Tak, Dima, masz zieloną. Między nami nie ma żadnej miłości. Nie wiem, co teraz zrobić. Diana! Diana, zrobiłam to, co do mnie należało. Teraz twoja kolej. Tak, Laila, pamiętam. Jana, tak jak obiecałam, nie jesteś już buntowniczką.
Diana! Dobrze, przyjaciółko. No, Laila, ale każdy ma wybór. Pozwól Janie wybrać, kim chce być. Buntowniczką, czy wrócić do szczurów? Jana? Szczur buntowniczka, nie wiem. Jana, nie wstydź się, w głębi duszy jesteś szczurem! Dima, zasmuciłeś mnie. Powiedz, że to nieprawda, powiedz mi, że jej nie kochasz. Sałata, kocham Dianę. Ale jak to? Przecież obiecałeś, że zmienimy szkołę. I co teraz? Nic, Sałata, po prostu się do wszystkiego przyznałem. Jestem w szoku, że nawet mi nie powiedziałeś. Kochani, to bardzo trudne. Nie spodziewałam się, że to Dima. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. A my zobaczymy, co będzie dalej. Powodzenia. Pa, pa! Na pewno będzie ciekawie!